Dziś w skanerze Grudziądza firma Iglotek zatrudnia pracowników z Grudziądza i okolic. Prezydent Grudziądza Robert Malinowski oraz Tadeusz Włodarczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej, i Mieczysław Sekuła, członek zarządu firmy Iglotex, 20 maja podpisali list intencyjny określający zasady współpracy samorządu i przedsiębiorstwa. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Tomasz Pacuszka oraz Hanna Kotlewska, dyrektor do spraw osobowych, kadr i płac w firmie Iglotex. Podpisanie listu intencyjnego wieńczy cały szereg spotkań, które odbyliśmy z Tadeuszem Włodarczykiem i pracownikami Iglotexu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, podkreślał podczas spotkania prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Zwracamy dużą uwagę nie tylko na przyciąganie nowych inwestorów, ale również na to, aby istniejące zakłady i firmy w Grudziądzu się rozbudowywały i zwiększały zatrudnienie. I po firmie Fischer Caravel w Miszku, która zwiększyła z 450 do 700, po Rossmanie, który do prawie 450 chce, jest w trakcie zwiększania zatrudnienia, jest to kolejna firma, grupa kapitałowa Iglotex, która chce zwiększyć zatrudnienie łącznie z sezonowymi o 160 osób. 100 na stałe, czyli na cały rok, a 60 na sezon. No, cieszę się bardzo, że dzisiejszy list intencyjny jest uwiecznieniem wielomiesięcznych rozmów i naszych starań w sprawie wzajemnych oczekiwań. Firma Iglotex rozpoczęła realizację projektu dotyczącego zwiększenia mocy produkcyjnej w chłodni Grudziądz, co w pośrednim działaniu pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy. Są brane pod uwagę zdolności do pracy pod względem badań sanitarno-epidemiologicznych, kwalifikacje, jeżeli chodzi o wykształcenie zawodowe, gastronomiczne, techniczno-żywieniowe. Jednak z uwagi na takie ogromne przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o zatrudnienie rzeszy kandydatów do pracy, to również bierzemy pod uwagę kwalifikacje pod względem dyspozycyjności, pracowitości, organizacji swej osobistej na stanowisku pracy i niekoniecznie musi to być wykształcenie zawodowe czy też średnie techniczne. Główną kwalifikacją to jest wymóg posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych. Strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu na utworzenie 60 miejsc sezonowej pracy. Ponadto w ramach porozumienia z grudziąckim PUP-em firma uczestniczyć będzie w programie staże dla bezrobotnych. Rynek pracy w Grudziądzu bardzo mocno się rozwinął. Ta stopa bezrobocia systematycznie w stosunku do Polski województwa kujawsko-pomorskiego spada. 100 nowych miejsc pracy produkcyjnych to jest jakby 300 nowych miejsc pracy, tak? Bo kooperanci też będą mieli zajęcie i to stałych miejsc pracy, nie sezonowych, bo sezonowa praca będzie chyba od jesieni i to będzie też na stałe 60 osób miała pracę. Bardzo się cieszę, że firma Iglotex zlokalizowała się i zdecydowała na produkcję tego asortymentu w Grudziądzu, bo jest to szansa dla osób, którzy faktycznie poszukują pracy, na wejście na rynek pracy, tak? Znalezienie się. Są to też stanowiska, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Chłodnia już kiedyś bardzo dobrze funkcjonowała, zatrudniała dużo osób. Jesteśmy w trakcie rekrutacji. Myślę, że współpraca z Iglotexem będzie przebiegała pomyślnie. Przypomnijmy, w Grudziądzu tylko w ostatnich latach miejsca pracy utworzone zostały m.in. w centrum logistycznym firmy Rossmann. Mieszkańcy znaleźli również zajęcie w zakładzie Limito czy w centrum obsługi telefonicznej ZUS. W grudziąckim inkubatorze przedsiębiorczości działalność prowadzą firmy, które już z powodzeniem funkcjonują na lokalnym rynku. Grudziądz jest takim centralnym punktem naszych starań o inwestorów zagranicznych, tym bardziej to są doskonałe warunki. Doskonałe warunki zarówno związane ze strefą, czy z tym 100-hektarową działką, z magazynami przecież, ze świetnym dostępem do infrastruktury drogowej, bliskość portów. No wszystko jakby skłania ku temu, żeby inwestorzy zagraniczni tutaj się pojawili i tutaj inwestowali. Tak jednak nie jest jeszcze. Ale wiem, że właśnie takim strategicznym kierunkiem władz Grudziądza, jeżeli chodzi o inwestorów zagranicznych, jest Azja.
A jeżeli chodzi o Azję, to tam trzeba się uzbroić w cierpliwość i to taką naprawdę, mówiąc po polsku, anielską cierpliwość, wytrwałość. Te inwestycje przyjdą, ale nie przyjdą od razu. Także te wszystkie zabiegi władz miasta, które obserwuję i w których też jakoś tam uczestniczymy, a czasami je nawet animujemy, one muszą dać efekt, bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Jak się okazuje, grudziądzki samorząd nieustannie zabiega o inwestorów, oferując szereg preferencji. Ma to sprawić, że sytuacja na rynku pracy w mieście sukcesywnie będzie się poprawiać.